Sprzątamy sobie tutaj, robimy małe porządki, wygospodarowujemy jedną czystą, znaczy czystą, jedną pustą ścianę w całym domu na porządki, no ale niestety nie da się przeprowadzić próby, bo dziewczyny postanowiły sobie wyeksplorować tą przestrzeń na tyle, na ile się da najbardziej. No i tak to właśnie wygląda, także zapraszam Was na nowy film, czyli Bonanza, jak zwykle. Tak to tu wygląda współpraca, proszę Państwa. Tak to tu wygląda współpraca. Wszystkich po kolei. A prawda jest taka, że ja sobie przygotowuję tutaj ścianę do nagrań i wywaliłam wszystko z tego pokoju, co się można było pozbyć wszystkiego. A Ty mi wcale nie pomagasz, wielki ogonie. Wcale, a wcale. Dziewczyny, a teraz coś, o czym już Wam wspominałam, ale jakoś tak do tej pory jeszcze nie było okazji o tym powiedzieć, a w zasadzie okazja była, ale potrzebowałam czasu, żeby to sprawdzić, przetestować, żeby nabrać zdania, żeby wyrobić sobie gust, zmysł i tak dalej, żeby po prostu troszeczkę poobcować z tymi perfumami. Moim najukochańszym perfumem jest Prada, bardzo ją lubię. Lubię Yves Saint Laurent, lubię Guerlain, niektóre zapachy Diora. Mam trochę tych zapachów takich ulubionych, więc zadowolić mnie nie jest łatwo, powiem Wam szczerze. Mam przy sobie trzy zapachy, które wybrałam. Oczywiście kultową Jarę, Lata Fajara. Zobaczcie, jakie to opakowanie jest przepiękne. I uwierzcie mi, że ja za każdym razem, wyciągając z tego pudełka, bardzo o nie dbałam, żeby Wam pokazać, bo perfumy przetestowałam już przez jakiś czas. Natomiast chciałam, żebyście zobaczyły pudełka, w jakim... Tutaj jest w ogóle takie piękne logo, które jest trójwymiarowe. Ja nie wiem, czy to odbierze, ale... Cała ta staranność wykonania tego pudełka, to wszystko. Dziewczyny, to naprawdę wygląda kobieco, inspirująco i ciekawie. I pierwszy zapach to jest właśnie Lata Fajara. Sobie tutaj, zobaczcie, delikatnie otworzę. I to, co się ukazuje naszym oczom, to jest coś takiego. Flakonik ten jest okrzyknięty jednym z najbardziej eleganckich perfum. Zobaczcie to. Jedni mówią, że są one wręcz kiczowate, a inni mówią, że są na tyle stylowe i eleganckie, że będą ozdobą każdej łazienki. I wiecie co? Ja Wam powiem w ten sposób. Może i odrobinę kiczu można się w tym dopatrzeć, ale z drugiej strony, kiedy to sobie stoi na toaletce, na lustrze, wiecie, jak to pięknie wygląda? Naprawdę wygląda przepięknie. I powiem Wam szczerze tak, ja musiałam się tutaj posiłkować troszeczkę internetem, z tego względu, że ja nie umiem opowiadać o perfumach. Jestem kompletnym laikiem i opowiadam Wam tylko i wyłącznie o swoich wrażeniach, o swoim doświadczeniu, o swoich odczuciach. I jeżeli komuś to coś mówi, to jest tak, nuta głowy, mandarynka, heliotop i orchidea, ja sobie tutaj czytam z telefonu, nuty serca, nuty tropikalne, nuty gourmand, nuta podstawy, wanilia, drzewo sandałowe i piżmo. I powiem Wam szczerze, że jak przeczytałam na początku to piżmo, bo ja tak z tym piżmem to tak raz je lubię, raz go nie lubię, ale nigdy nie potrafię ocenić, czy ja to będę lubiała, czy ja tego nie będę lubiała. Natomiast... Bo patrzcie, jak chciałam otworzyć z tyłu. Natomiast te perfumy, one są tak delikatne i zmysłowe. Ludzie je porównują do deseru z bitą śmietaną, z truskawkami. Ja tego nie czuję, ale faktycznie czuję tą świeżość. No, ja powiem Wam szczerze, że te są przepiękne. One mi się tak podobają, bo
Moim zdaniem one są takim bestsellerem i sprzedaży i w ogóle, bo to są chyba najlepiej sprzedające się arabskie perfumy. Tak mi się bynajmniej wydaje z tego, co zauważyłam, że one po prostu mają coś takiego, że one się raczej podobają wszystkim, a jak nie wszystkim, to większości. Bo to, no ten zapach jest tak delikatny, a powiem Wam, jak pachnie. Nosiłam koszulkę. Oczywiście wypryskałam się tym i to też nie jakoś dosadnie, żeby nie było. I słuchajcie, zbierałam rzeczy do prania i powiem Wam szczerze, jak otworzyłam kosz do prania, to po prostu to było tak czuć. Jest trwałe, pachnące, piękne. Oczywiście to jest setka. Ja zostawiam Wam link u siebie pod filmem do tych perfum, gdzie kupicie je w dość dobrej cenie, na pewno lepszej niż gdziekolwiek, ale to już nie chodzi o to, dziewczyny. To są przepiękne perfumy i naprawdę szczerze Wam polecam. Odkładamy te i poczekajcie, teraz lecimy z drugimi. Drugim moim wybrańcem, moje drogie dziewczynki, ja oczywiście też się muszę tutaj posiłkować, zobaczcie. Oczywiście to samo. Piękne tutaj logo trójwymiarowe. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie. Eleganckie pudełko. I powiem Wam szczerze, że tutaj to był troszeczkę problem, jak je otworzyć. Ale udało się dość szybko to rozszyfrować. I powiem Wam tak, teraz przeczytam Wam oczywiście znowu tą moją ściągę. Nuty głowy, gruszka nasi. Kumkwat i bergamotka. Nuty serca to karmel i geranium, natomiast nutami bazy jest piżmo i mech dębowy. Jeżeli Wam to cokolwiek mówi, bo ja się przyznam, że mi niewiele, ale. Lecimy. Jest znowu to samo. Zobaczcie, wszystko jest pięknie popakowane. I tutaj teraz, dziewczyny moje drogie. Zobaczcie. Te perfumy wyglądają bardzo, bardzo klasycznie. Zobaczcie na ten czerwony, że tak powiem, sznureczek. W każdym bądź razie to wygląda to naprawdę pięknie. Spójrzcie na tą zakrętkę z takimi kamieniami. I też można by powiedzieć, że albo elegancko, albo kiczowato, ale zapewniam Was, że pięknie wyglądają na toaletce. I one mi się podobają chyba najbardziej z tych wszystkich zapachów. To jest tak nieoczywisty zapach, że dziewczyny, ja nie potrafię Wam powiedzieć, czym on pachnie, ale on mi się po prostu podoba. I on, ten pierwszy właśnie taki moment. Faktycznie, jakby troszeczkę ten palony karmel. No, są przepiękne. Dla mnie te perfumy są naprawdę. Bo te one są takie słodkie, delikatne, kobiece, takie wiecie, no nie zaszkodzicie sobie tymi perfumami, chociażbyście nie wiadomo jak się starały. Natomiast te już mają taki pazur. One są moim zdaniem bardziej takie wymowne, bardziej eleganckie. Są zupełnie inne jak. Jara, te. Ja Wam oczywiście też bardzo serdecznie polecam, też Wam zostawię link. I teraz przechodzę do perfum numer 3, czyli perfum, ale to poczekajcie, ja już Wam wszystko tłumaczę, bo to nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało. I tutaj teraz mam, słuchajcie, tego wariata, nad którym się zastanawiałam najbardziej. Najbardziej zagadkowe perfumy, począwszy od tego, jak je otworzyć. Więc jeżeli ktoś je sobie kupi, to ja już Wam pokazuję, jak to zrobić. No właśnie, nie zawsze się udaje, ale, czekajcie, bo nie chciałabym, żeby mi spadły. O, w ten sposób, widzicie? Wysuwa się to pudełko, bo ja się tutaj nakombinowałam. Czekajcie, ja sobie, o, w ten sposób, widzicie? I tu się potem wkłada to złote, przez co to wygląda tak pięknie. No i tutaj tak.
Nuty głowy, cynamon, szafran i róża. Nuty serca, patchouli i karmel. Nuty podstawowe, bursztyn, wanilia, ambroksan, nuty drzewne. I dziewczyny, powiem Wam szczerze, to jest niezły gagatek. To jest niezły gagatek. Zobaczcie, złote, piękne pudełko. Po otwarciu tego pudełeczka kipi złotem również. Bardzo dużo ludzi mówi, że to są bardzo ekskluzywne perfumy, bardzo ekskluzywna butelka. Nie wiem, czy ta kamera to tak wszystko odda, jakbym chciała, żeby oddała, ale to jest zapach najbardziej kontrowersyjny dla mnie. Bo powiem Wam szczerze tak, on jest słodki, ciężki, mocny. To jest taka cholera, która jak Cię trzaśnie w nos, to po prostu ten ogon taki ciągnący się. I powiem Wam, że jak pierwszy raz się poperfumowałam tym, miałam takie wrażenie, że mi to przeszkadza, że ja to czuję, że tak nie do końca ten zapach jest moim zapachem takim, który będzie mi pasował i z którym się dogramy. Drugiego dnia było już inaczej. Te perfumy były takie gdzieś daleko wyczuwalne w tle, ale już mi nie przeszkadzały. Natomiast trzeciego dnia ja już ich nie czułam w ogóle, natomiast czułam, jak one się po prostu zmieniają na skórze. I powiem Wam szczerze, że gdybym je powąchała w sklepie, tak psik, psik, wiecie, pyk, pyk, na skórę poszłabym, ja bym ich na pewno nie kupiła. Natomiast z każdym dniem używania, tak jakby uczymy się siebie nawzajem i powiem Wam, że już w tym momencie ja Wam je bardzo serdecznie polecam, bo uważam, że to są perfumy, które jeżeli nie pokochasz od razu, to nauczysz się ich w ten sposób. Kurczę, czekajcie, bo już nie mam ręki, żeby się... Dobrze, że mam tylko 3 flakony. Tak. Tak, powiem Wam, że naprawdę tych perfum się trzeba nauczyć, trzeba do nich dojrzeć, bo teraz mi się naprawdę podobają. A pierwsze wrażenie było takie, hu, Jezu, jakie mocne, jakie duszące, jakie słodkie, takie wiecie. A teraz już naprawdę nie. Naprawdę nie. Także mam tutaj teraz taką trójeczkę i powiem szczerze, że naprawdę, gdybym miała wybrać... Oho, maleństwo się. Gdybym miała wybrać, który z nich zostawiam sobie, byłoby mi bardzo ciężko. Podobają mi się wszystkie trzy, ale należy podkreślić, że każdy z nich jest inny. Naprawdę, każdy z nich jest inny. Ten jest taki słodki, dzienny, fajny. Ten też jest na co dzień, ale taki już ostrzejszy. Natomiast ten to jest taka petarda wieczorowa i uważam, że on na lato może być trochę za mocny, aczkolwiek wiecie, na wieczór jak lubicie podkręcić takiego pazura trochę, też się można tym psiknąć. Natomiast on będzie idealny taki na jesień, taki wiecie, mocny, otulający, ciepły, fajny zapach. Także ja Wam, dziewczyny moje drogie, bardzo serdecznie polecam. Ja sobie już tutaj te wszystkie rzeczy pochowam. Oczywiście link do tych trzech, które Wam przedstawiłam, zostawię w filmie, w komentarzu, w opisie pod filmem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I cóż, wracamy na normalne tory. Święta się skończyły. Także do następnego. Cześć. Pa! Dziewczyny moje drogie, żeby nie było, że ja tak samotnie nagrywam. Tam kot, tu koko, a Matylda rozwalona w sypialni. Tak z matką nagrywam o perfumach. O mój Panie, Ty jedyny. Nie zaperfumowałam Cię jeszcze na amen? Drzwi trzyma, żeby mi nie uciekła. Dobra dziewczyny, jeszcze raz się z Wami żegnam. Cześć, pa!